Siemaneczko, jestem Pobytem Games i witam was na moim gospodarstwie. Będziemy sobie kupić jęczmień. Nie jest pogoda, trochę zboże przeszło już. Nie jest jakoś tam mocno cudowny, ale już tak adekwatne do tego, by można ewentualnie już nie kończyć. Więc lecimy deszczem. Ja ustąpiłem, wypasowany cała smuma. Lecimy dzisiaj sobie z PM klasa, bo nie chcę się odpinać w sumie case od klasy. Powiem szczerze, że dość ładnie jest z tym, teraz tymi szczypami. Myślałem, że będzie taki trochę bardziej wyglądny, a jednak jest bardzo, tak, bardzo ładny. Jest stolik, więc no co, odkładamy. Lecimy. Kosić, proszę państwa, no bo to trzeba ogarnąć. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to będzie spało. Tam to nie było jakoś rewelacyjne. Rewelacyjne nie, bo tam jest cały 7 ton. Właśnie na tej pierwszej przyczepie jęczmienia. A tutaj zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Nie nastawiam się na duży prąd, to nie oszukujmy się pod tym względem. Ale no zawsze coś tam panie, z kim ta słoma będzie teraz bardziej wartościowa. No bo jednak to pewnie pójdzie to będzie na gospodarstwo. Ta akurat słoma i pszenicek. Żyto i właśnie temu podpole po mojej lewicy, co było pasowane w poprzednim odcinku. Będzie na sprzedaż. Gościu ma przyjechać, zabrać to, ale nie wiem kiedy. Ale w sumie jestem w nadziei, że jednak przyjedzie i to weźmie, żeby mnie ciola nie zrobił. Trochę tutaj będę zabrany było. Trzeba później zobaczyć na licznik w klasie. Mam chyba za 30 kolek. Coś w tym stylu. Mało zrobionych. Więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Więc no, troszeczkę pieniędzy będziemy z tego mieli. Ma jakieś tagendy. Więc tu już się bardzo, bardzo z tego cieszę. Dobra, lecimy. Zatankowałem już Bizona. Powiem szczerze, teraz dzięki temu zbiornikowi tej Ukrainy to jest piękna sprawa, no ma jej łynia w zasadzie. Pod tym względem, że podjeżdżam sobie kiedy chcę. Nie trafiam w końcu baniek. Baniaków z paliwem tylko cyk, najtaniej, bo najtaniej kupiony zbiornik, ale no jest piękna sprawa, naprawdę zajebista sprawa, ten zbiornik, wiadomo, to był na opłotny zbiornik, ale na razie i taki zbiornik wystarczy, myślę, że później jakiś typowy go mało zakupię, ale mówię, teraz jest wygoda, podjeżdżam, wsadzam, cyk, leję do pełna, dziękuję, dobranoc, wyłączam, nie pępię się z byczkami, nie pępię się z bańkami, z niczym w zasadzie, tylko sobie podjeżdżam. O, ten mikrofon przyciszy ci troszeczkę zjechałem. Nie, nisko tnę. Fajnie, bo nie takie zachwaszczone mocno, to jest, bo te pola są. Więc można sobie jak najniżej to ciąć. Praktycznie kamieni nie ma aż tak mocno. Więc tu jeszcze jest pół biedy. Kamień są do kuszenia, trzeba też skończyć, to jest prawie wsiąść. Ale widzicie, znowu będzie tawaj padał deszcz. Mam tu nadzieję, że uda mi się choć ten jęczmień ogarnąć. Tą tawę skosić. Nie nasianą to. Chociaż tą tawę zetniemy sobie po prostu w pyzmę. I to wszystko. Ogólnie mam dla was dobrać nowinę. W zasadzie ogarnąłem ciągnik. Ciągnik 54-konny. Case'a. 1004 konie case'a, no taki się akurat trafi za bardzo fajne 54 tysiące złotych. Się trafił, jutro jadę go już, jak powiedzieć, odbierać. Te 38 km ode mnie, więc przywołam go na połach. Zdajemy tylko pojedzie ze mną, wiecie, że jest samochodem, żeby mnie tutaj zawieźć, ja wsiadę już silnikiem, myślę, że będzie wsadny silnik. To będzie też właśnie case, mówię, troszeczkę mniejszy, to będzie po nim niż ten. Z turem, z tym wszystkim będzie później, bo tura na razie nie ma, ale tur będzie do niego założony. Ale na szczęście tur był zakupany do drugiego case'a, ale tur już będzie założony do mniejszego case'a. Całościowo będzie mieć gdzieś 90 tysięcy gdzieś w granicach cały ten interes. Więc mam powiedzieć, że dwa ciągniki sprzedałem i te pieniądze będą z powrotem przeznaczone na jeden ciut większy.
ankietnie się ciągnie z elektrycznym lesem, więc już mnie to satysfakcjonuje. Może ci trochę starszy niż chyba ten, o ile się nie mylę, nie patrzyłem w ogóle, bo to już mnie interesuje. Ma tylko ciągnik chodzić, na szerokich laczkach po polinówki, może od gospodarza panie się zdążyło wyhaczyć, więc ja jestem bardzo z tego zadowolony. Nic się wybieram, więc myślę, że właśnie to będzie gdzieś go widzieć, bo myślę, że jeśli uda mi się jeszcze zabrać te belki, mógłbym się chociaż poukładać te belki, które mam, no to pewnie opyskać sobie wszystko, żeby po prostu zniwelować to wszystko, jak to mówi. Czekajcie teraz, tak, a jest, fajnie, pik, manualny jest, fajnie, coś mi czego brakło, mało mi. Na tutaj na tym właśnie, więc nie jest tak źle. Patrzcie już, czekajcie, no i na tamtego jest to kontenerzu, znacie 8200, no to nie tak źle. Tak by to było 12-13, ten tego nie trzyma całkowicie, to będzie już tak moim zdaniem jak na ten rok, będzie fajnie, wiadomo, potem było więcej niż będzie zysku, a to jest za coś, zawsze tak jest. Z tych poczek najbardziej życzę. Człowiek na kole zrobił i tam też krótko gumę lewo. Właśnie nie tak źle. Ogólnie fajnie. Bo już mam popasowaną słomę. No będziesz, a nadrożniki są, będą niedługo robione. Tylko myślę, że w tym dniu, tutaj ma się znaczyć, czyli w piątek. Myślę, że już mam położoną słomę, poustawioną w celowale. Nie mogę powiedzieć, że święto. Będą już dwa skończone. Lecz. Zamysł był taki, że będę robił sobie wszystko w kostki. Wspomnę. Niestety nie udało się. Musiałem robić woloty. Ale kto śledzi, widział w szokcach, to wie, że właśnie był wprost ustawiony w pasowania. Więc. No. Trochę plany były inne, miała być kostka, ale baciak przechorował, nie udało się tego zrobić właśnie w kostkę. Pachaczkę szkoda. Czterech pochetrano mi 48 belek słomy. Szału z słomą nie było, nad Bożem też nie było, no akurat tak się trafiło, że to w tym roku mi nie oddało i ogólnie w okolicach tutaj moich, że to całkowicie nie oddało, niezależnie z jakim nakładem by to nie było związane. Więc no. Jedyny kawałek, no to on dał mi jeden kawałek po ziemniakach, które miałem w tamtym roku. No to miałem calutki fest zbiornik w rekordzie. Właśnie, czekał mi kozić, to postanowiłem się, czy powejdzie mu zbiornik, ale weszło mu na styk lewie. Nie wiem, tak dokładnie, 2,5 podobno, 2,5 tony podobno chodzi, 56 aur, więc jedyny to był zajebisty plon, reszta takie se, jak to można powiedzieć. Powiem szczerze, na takie liche na działki, które miałem zazielenione, tak płogiem, zachwaszczony pest, bo tam miodła weszła, ponieważ było za wilgotno, też było pisane likwidatem tego zboża wtedy, tego żyta na w maju, żeby po prostu czy powiadomienie zostawię, zobaczcie co będzie, miotła wyszła, ale powiem szczerze, kuziła tam, to sypnęło, a tam się zdawało, że jest fajne, ładne zboże, nie chusteczki, no bo jak tam zebrałem z 2,30, zebrałem 2 zbiorniki bodajże, tak, 2 zbiorniki zbierałem bodajże właśnie z. Czekajcie, no teraz nie zagrać. 55 55 i z tych 3 hektar na 2 zbiorniki. No to powiem tak, szału nie było. Było, ale wiadomo. Ja akurat z tą dużą działką, powiedzmy u mnie,
26 czy naprawdę też fajny klon. Nie wypalił. A z tych gorszych to miał być właśnie przedłużenie na kieszonkę. Ale życie żawa też tak zbytnio nie wypaliła pod względem ziarna zboża. Tam po środku kukurydza. Ja będę to pierdał teraz 15 hektar kukurydzy od pierwszej zasady. Aż tyle to mi nie jest potrzebne. To zostawiłem. No i odbiło się to wiadomo, że to ilością zboża małą ilością zboża i małą ilością słomy. Ale myślę, że i tak jestem zadowolony z tego względu, że tak powiem, dalsze poszerzenie było to robione na odpierdol. W późniejszym czasie te kawałki właśnie było mówione, że będą to robione na kieszonkę, na stołu na ziarnówkę. W sumie tam dużo tam nie było ostatnio, wiadomo, tego zboża nie było, tam chyba zostało 11-10 ton wcześniej celu. Tego zboża było, to są zbiorniki, były właśnie skoszone. Właśnie. Ale wiecie, zawsze coś tam coś do gorsza będzie w pogorzach. W tym roku tutaj w okolicy owsy zajebiście oddawały. Tylko i wyłącznie owsy, jakieś tam mieszanki wiosenne, tak, luks. Zimówki, nie chusteczki. Dziwne to jest, bo jak się coś zasieje wiosennego, to znaczy zasieje, tak to się mówi. Wtedy nam się zasieć, to naprawdę tego nie będzie. Bo ja zasiałem jęczmień, to powiem szczerze, no nie było szał. Właśnie, no tam, a tym wspomnianym kawałku 4 lata temu. Bardzo też zazielenione było. Tak trochę niczek nie dowiedział, jak się tam dokładnie to robić. W tym roku już będę, następnym roku już będę wiedział, że tam trzeba naprawdę dobre środki dopasować, nie tam wiele co. Ale tak, z tego jęczmienia też tam jest około 2800 kg z 55 kg. No to fajny poląd był. No wiem, tam trochę był zazieleniony, tam troszeczkę tego sobie było, ale nie było tak źle. A wiecie, człowiek się uczy, mimo że człowiek ma 30 lat, to powiem szczerze, nigdy nie uważałem się, że ja wszystko wiem, bo to bez sensu, tak jak na myślenie. Jak tam też się uczy, to tam bezapelacyjnie, to trzeba się nauczyć tego, że jednak nawet na zimówki czy na wiosenne trzeba dawać opyski na chwasty. Wtedy może to jakoś to się wydołam. Powiem szczerze, zboża, teraz też to, które miałem, skomańcu nagrywałem, zboże, które miałem porobić cięte 2 tygodnie wcześniej, bo było ładne, powiedział go, teraz przez to, mój kochany, jakieś 0,5 tony z hektara minimum, między 500 a 700 kg jesteś w plecy, na hektarze. Więc powiedzcie sobie teraz, kurwa, ile ja ilości 4 po hektara, ile ja jestem w plecy. Przepraszam, to będę miał przyjechać, no by chuja mnie, tylko mówiąc, nie przyjechał. Raz pisał, czy dzwonił, że przyjedzie, już będzie wyjeżdżał, nie przyjechał. Drugim razem Rosa, żeby wchodzi, to nie przyjedzie, bo będzie nie gotów, nie będzie przyjechał zabijać. Dobra. Trzecim razem telefon, dobra, ja nie mam czasu, w końcu chcę kogoś innego, bo kurwa. Z jednego powrotu moim się straciło, właśnie na tym. Jeszcze przyszły deszcze, które dobiły wtedy zboża, u mnie w okolicy. Czy, nie mówię o okolicy, to było u siebie, nie będę powiem, bez sensu mówić, ale u siebie dobiło mi to. Właśnie, bo tak jeszcze przed tymi deszczami te zboże jeszcze tak miałem, fajnie wyglądało, ta sama taka była fajna. Też to było takie chyba w płosie takie zajebiste. No a się okazało, że przez te deszcze wszystko wypierdoliło na ziemię. Teraz podejrzewam, że mi naprawdę przydarzałoby pewnie to tylko pewnie powschodziło. Ja podejrzewam, bo tam naprawdę kurwa było zajebiste. Chodziłem po tym zbożu między tymi zbożami, fajnie to wyglądało, a tak to kurwa nie wiem, mam, bo no co, trzeba się pewnie zainwestować w kombajn w przyszłym roku, bo kurwa poszerzenie się przez blisko 2 tygodnie u kombajnu przyjechał. To nie ma sensu. To nie ma sensu takie coś, bo to jest kurwa męczarnia. Pokażę jakiegoś bizonka 5-6, 10 tysięcy, jakiegoś bizonka, nabawić sobie,
i po prostu kurwa tu mieć. Takimi pieśmianami, bo wiecie, przez dwa tygodnie do rzeźniaków od chuja spadł. Między 500 a 800 kilo kombajn sobie wyszedł sprawdził, to mówi kurwa, to ty masz tyle tego zboża z tyłu. Za mną, nie mówię, że kombajn wziął sobie, ale mówi tam, ten, wiecie, no ładny przed tym, to się mówi. I mówi, tutaj patrz, kurwa, i ty masz ty zboża tyle na tej ziemi. Z tego mam makabra, żebyś ty, mówi, miał tyle zboża na ziemi. No i, no co zrobić? Nic człowiek na to kurwa nie poradzi. Tak wyszło. No i co, no pyczę idą. Szukał, się nie doszukał. Był kombajnisty. Na szczęście tylko wypał prosić jednego z ojców, moich ojców, znajomego, żeby przyjechał. No i na szczęście przyjechał, a to dupę, jak to się mówi. No i chociaż też ściągnął, tak, jestem kratny. No ale wiadomo. Co ma też powinna być większej ilości. Tam słoma to powinna być naprawdę w zajebistej ilości, ale leżą do końca 20, może wiecie, słoma jak słoma, tam jeszcze pobiedę, słomy to zawsze można sobie dokupić. Ale jest rzeźniaka szkoda, powiecie, tak, że człowiek sprzedałby się po prostu w większej ilości paszy dawał. A tu tak się okaże, że no trzeba nie tak będzie możliwe, no słonie to teraz dawać. Ale to zrobić. No to, że ich nic nie poradzi. Dobra. Już skończmy temat tego wszystkiego. Trochę mi się 11 minut szkoleni na mikrofonie, ale no nie ma co płakać z jednej strony, bo to po prostu moje nabiostwo. To tam nie ma co więcej tutaj dumać wiadem. No ale jadę jest przyjazd. No to nie ma sensu wytarnąć mi się wysyłać po nim. Teraz po raz sprawdzić, żeby się teraz już jeździć. To będzie elegancko. No i szczerze, w godzinach sobie patrzyłem po tym jęczmieniu, jak sobie dokosiłem, zaczęło mi stukać silników w bizonie. Zastanawiam się, czy mi władę bizonu w ogóle wyszło w ten sezon jeszcze. A szczerze mówiąc, jestem w czarnej dupie, jeśli ktoś się stanie bizonem. Mam nadzieję, że go tak to wytrzyma ten bizon. Też nie będę tak ostatni rok, ten bizon będzie chodził, w sensie na taki areal u mnie. Bo jednak większy przyjdzie, a ten będzie na obsługi jeździł, więc muszę sobie to ogarnąć. Temat kombajnisty z tym względem, ale wiecie, taki większy kombajn trzeba by poszukać. Choćby nawet to trzeba mieć, wiecie, tego by zona zostawia z tego względu, żeby coś kupił większego. Nigdy nie wiadomo co będzie, więc ten kombajn wykupiony z pewnych od znajomego. A tutaj szukam takiego fajnego kombajnu do... że dość duży kopczyskach zrobić. Mniej więcej 150 tysięcy chcę dać na kombajn. Z tego względu, że... no trochę kombajnu chcę mieć. Chcę mieć już... komfort, pewnie będę chciał założyć do niego dzienną nawigację. Będę chciał porobić takie rzeczy, żeby po prostu też już mieć troszeczkę pokoju. No a wiadomo, nawigacja to jest... u niektórych rzeczą codzienną Jacker Farma zapatrzeń bez te wszystko nic też do bizona nawet założyć nawigację. To mnie w ogóle zszokowało, że założyć nawigację bizona, to ten bizon jest że nie dwa razy tańszy, ale no w tych samych może nawet pieniądzach to właśnie ta nawigacja jest bizon, to jest twierdzi, że jest tańszy. No ale jestem przypuszczam, że ktoś takie rzeczy teraz zakłada właśnie do bizonów nawigacji, no bo tak trochę śmiesznie wygląda, ale jeśli to się ma sprawdzać, mam go robić, to czemu by nie? Na pewno bizona wykładać nawigacji nie będę, ale jakiś na pewno większy kombajn kupię. No to pewnie to nie była nawigacja, na pewno lecić to zaraz na początku kupna, bo na pewno nie kupować kombajnu z nawigacją nie będę, bo to wtedy będzie większy, a będzie kupić nawigację oddzielnie 40 tysięcy, chyba teraz kupić to, znaczy nie wiem, 35 tysięcy, 30 w zależności od firmy trzeba dać, więc no, będzie. Dobra, loko bez delegatu.
Mamy te kolpsusy też chcę sobie i w kombajnie posmakować. Nie tylko w ciągnikach, ale mamy kombajn. Tak często w roku tak powiem, że nie robi. Ale dlatego mieć lepiej taką wygodę, niż mam tutaj się później bawić. I zaraz byśmy wiecie, jakby się chcieli się migracji stawili. Chili, cześć. Dobra, odeszli, ja nie przedłużam. Jeszcze myślę, to byłoby to na tyle. Czy tak już nie mi się spodobał, to zapraszam, bo jak komentarz. Niech i za oglądanie, czy się z tego na razie. Cześć.